jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest blisko. Ciągle pan pyta, co sądzą o mężczyznach. A proszę pana, jaki pan jest ciekawski. Naturalnie coś tam myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos, Buenos, Buenos Aires. Dalej pan pyta, czy wiedzę w astrologię, chiromancy i horoskopy. Wszystkie inne sprawy czarowników oraz tego, co się tyczy ciał astralnych. Więc co się tyczy astrologii oraz powiedzmy ciał astralnych, planety Jowisz i innych obiektów oczarowanych. Lecz przede wszystkim Buenos Aires. Tymczasem żegnam panie dziennikarzu i niech pan nie zapomni przesłać słów egzemplarzy gazety z wywiadem. Podaruję panu zdjęcie z autografem. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest kosztą. Tłuczkiewicz. Pomyliłem, Julia. Mówiłaś, że będziesz robiła szpagat, a nie salto. Teraz już. Ja też umiem, ale. Salto też umiem, skromnie. Julka, ty masz 12 lat. Dobrze było wpisane, bo ja te Gliwice, Niemcy sprawdzam. Tak? A do mikrofonu, gdyby dał radę, będę wdzięczny. Tak, 12. To kto wybrał repertuar? W sumie to sama. Duże brawa. Drodzy Państwo, Julia Tłuczkiewicz, oklaski. Co na repertuar i na występ Julki jury? To może zanim koledzy i koleżanki, którzy tak naprawdę znają się na całej tej sztuce wokalnej, to ja po prostu powiem, że ja też lubię podróżować. Było bosko, było lekko, było fajnie. Dziękuję ci bardzo. Ja również dziękuję. Dziękuję. Andrzej Starowicz, duże oklaski. Agata, Michał. Ladies first. No dobra, to ode mnie w takim razie. To jest tak, generalnie Juliet, ja mam też 12-letnią córkę i z całym oczywiście szacunkiem przede wszystkim dla odwagi i dla świadomości, którą masz, bo wiesz, z jakim repertuarem występujesz. Ja bym jej nigdy w życiu nie dał zaśpiewać takiej piosenki. Mimo tego, że przeskoczyła dwie klasy i jest też jest mega świadoma. Natomiast ty musisz sobie ty sobie na pewno poradzisz, dlatego że ty wiesz, co robisz. Ja sobie z tego absolutnie zdaję sprawę. Natomiast to mi przypomina lata 80. Pamiętacie taką francuską wokalistkę, która śpiewała bardzo erotyczną piosenkę. Vanessa Paradis się nazywała. I to był jedyny przypadek, który tak, no on też się nie obył bez echa. Ja generalnie jako ojciec, tam pięciorga dzieci, generalnie dbam o to, żeby to dzieciństwo trwało jak najdłużej. Ty na pewno dorosłaś już szybciej.
I nie można na forum dyskutować o tym, czy wiesz, o czym jest ta piosenka, ale generalnie troszeczkę dla mnie za dużo wszystkiego. Skrzypce zajebiście, bo Agata tutaj powiedziała, że przypominasz młodą Justynę Steczkowską, okej, ale ona kiedy śpiewała to Buenos, to była o wiele, o dużo, dużo starsza i już pewnie nie jedną przygodę w samochodzie miała za sobą. Natomiast jeżeli... To wytniemy. Wszystko można wyciąć generalnie. Natomiast już ten szpagat na końcu na przykład był absolutnie niepotrzebny, bo obroniłaś się przede wszystkim tym, że naprawdę śpiewałaś mega świadomie, odważnie i na 100%, bez znaczenia, czy tu wygrasz, czy nie wygrasz, będziesz konsekwentnie dążyła do celu i ja będę za ciebie też trzymał kciuki. Także 100%. Dziękuję. Julia Tuczkiewicz, wielkie brawa. Michał Wiśniewski, dziękujemy bardzo serdecznie. A więc, moi drodzy, śpiew, skrzypki i do tego akrobatyka. Piękne pasje, jak powiedział Michał, bardzo świadome i to rzeczywiście racja. Kandydatki numer 11, kandydatki do tytułu zdolniachy.